Przetestujemy dzisiaj Jeepa Grand Cherokee WK2. Przejedziemy się nim. Mamy warunki zimowe, także zobaczymy, jak sobie radzi. Opony założone są zimowe, a przy okazji jeszcze przetestujemy tutaj fajną funkcję. Jak to było? Nie pamiętam, a chyba tu. Gada. Dobra, chodź z tej strony, kamerzysta. Zamknięty, otwarty, dobra. Jest to taka wersja limitowana na 70. rocznicę Jeepa. Fajnie to wygląda. Dobra, jedziemy. Trzymaj. Aha, że jak to było? Teraz trzeba chyba... Tak, trzeba dopiero wcisnąć start, żeby można było jechać dalej. Dobra. Jedziemy. Mamy tutaj pod maską silnik 3.6 V6. On ma moc 286 koni, o ile dobrze pamiętam. I moment obrotowy 350 Nm około. I całkiem żwawo jeździ. To jest ta wersja bez reduktora. On ma napęd na 4 koła, ale nie ma reduktora. Skrzynia automatyczna, ZF-a. Sprawdzaliśmy go na wykrzyżach. To i nawet jakieś tam blokady mechanizmów różnicowych ma. Także nawet jak straci przyczepność dwóch kół, to i tak pojedzie. No, tu jest lekki problem. Złapał wykrzyż, no i nie chciał podjechać bardziej. Ładnie, ładnie idzie pod tą góreczkę. Mimo że jest śnieg, jest ślisko i robi się wykrzyż, to fajnie podjeżdża. Dobra, tutaj mamy dosyć strobą górkę zaśnieżoną. Próbujemy pod nią podjechać. Najpierw tak powoli i z włączoną kontrolą trakcji. Zobaczymy, jaka to będzie różnica, czy jak ją później wyłączymy, czy coś się zmieni, czy nie. Ten on idzie w ogóle, nie traci przyczepności. Zatrzymam się, no bo inaczej nie straci przyczepność. Ruszamy znowu. Wydaje mi się, że jest zero uślizgu. Kurde, te opony jeżdżą jakby były z kolcami. Tak się wgryzają. Aż dziwne. Teraz trochę mocniej mu przygazuję. O, zsuwa się. Kontrola trakcji pracuje cały czas.
ale nie przeszkadza w podjeździe. Wyłączymy. O właśnie, to jest to, że ją się nie da wyłączyć całkiem. Ja ją wyłączyłem, jest kontrolka, że jest wyłączona. A dodam gazu i pracuję. Cały czas pracuję. Ale fajnie, w środku cichutko jest, wyciszenie jest dobre. Ten silnik tam sobie delikatnie mruczy. Porównując do mojego 5-7 Hemi WK, to jest zupełnie inna kultura pracy. To znaczy, no ja miałem wydech głośny, także to jakby determinowało cały charakter tego samochodu. Tutaj jest cisza i spokój, kultura jazdy. Dobra, odstawiamy Jeepa na swoje miejsce, pojeździliśmy trochę. Jeep w terenie sprawuje się super. Sam bym chciał takiego mieć.
Dobra. Gasimy furę. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.